I to tyle, jeżeli chodzi o informacje, które dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Chciałbym jeszcze tak w woli podsumowania przypomnieć Państwu, jaki powinien być schemat postępowania przy analizie projektów pod kątem pomocy publicznej. W pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę na działania projektowe i odpowiedzieć sobie na pytania, czy te działania związane są z oferowaniem towarów czy usług na danym rynku. Czyli inaczej mówiąc, czy mamy do czynienia z działaniami, co do których istnieje już lokalnie rynek, czy takiego rynku nie ma, są to potrzeby, które nigdy nie były definiowane przez rynek, nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. I tu przypominam, że za działalność gospodarczą nie uznaje się krajowego systemu edukacji, za działalność gospodarczą nie uznaje się świadczenia usług medycznych w ramach kontraktu z NFZ, za działalność gospodarczą nie uznaje się działań zwyczajowo przypisanych państwu, jak na przykład straż pożarna, policja czy wojsko, ale za działalność gospodarczą można też nie uznawać działalności instytucji kultury, jeśli prowadzą one działalność w głównej mierze finansowanej ze środków danin publicznych, a nie z wpływów z biletów czy z opłat dokonywanych przez odwiedzających. I jeśli taki podmiot w ramach działalności kulturalnej planuje działania projektowe, to jest szansa, żeby te działania wykluczyć z działalności gospodarczej. Jeśli już dokonamy tej wstępnej analizy, to wiemy, które ewentualnie działania w naszym projekcie mogą mieć charakter działalności gospodarczej. A to oznacza, że podmiot, który ma je realizować w projekcie, będzie uznawany za przedsiębiorcę, bez względu już na to, czy jest to fundacja, stowarzyszenie, czy przedsiębiorca. I idąc dalej, w związku z tym do takiego podmiotu należy dokonać analizy, czy będzie on beneficjentem pomocy publicznej. A zatem, czy otrzymuje środki publiczne w ramach programu Interreg? Jak najbardziej tak. Czy to wsparcie niesie ze sobą korzyść ekonomiczną? Jeśli zgodnie z logiką danego działania będziemy mówili o na przykład wyposażeniu sprzęt, o zakupie infrastruktury czy wybudowaniu infrastruktury na potrzeby takiego partnera wiodącego czy partnera projektu, no to oczywiście tę korzyść ekonomiczną w postaci bezzwrotnej dotacji na te wydatki otrzymuje. Czy jest element selektywności? Jak najbardziej tak. I wreszcie, czy dochodzi, czy takie wsparcie grozi zakłóceniem konkurencji, wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi? Jeśli tak, to mamy do czynienia ze spełnieniem wszystkich przesłanek pomocy publicznej. Jeśli mamy wątpliwość, to czasem bezpieczniej byłoby zastosować chociażby pomoc de minimis. Niemniej jednak podkreślam raz jeszcze, że z punktu widzenia logiki działań programów transgranicznych, one wszystkie mają na celu wzmacnianie współpracy na poziomie transgranicznym. Wszystkie dotyczą obszaru przygranicznego, więc łatwiej jest ewentualnie wykazać, że nie ma działalności gospodarczej, niż wykazać, że w przypadku funkcjonowania takiej działalności gospodarczej nie będziemy mieli do czynienia z wpływem na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Podsumowując, jeśli już zidentyfikujemy działania, które podlegają pod pomoc publiczną, to mamy do zastosowania jeden z trzech instrumentów, a być może kombinację kilku instrumentów, jako beneficjent pomocy, partner wiodący czy partner projektu. Po pierwsze, możemy spróbować zmieścić się w pomocy udzielanej na podstawie artykułu 20a rozporządzenia GPR, czyli do 20 tysięcy euro. Jeśli nasze wydatki przekraczają tą wartość w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo, to wtedy sięgnijmy po pomoc de minimis, czyli ta, która znowu nie ogranicza nam katalogu wydatków. Limit pomocy jest ustanowiony na poziomie 200 tysięcy euro. Gdyby tak się zdarzyło, że nasze działanie przekracza tą wartość albo nie mamy możliwości skorzystania z pomocy de minimis, to jako trzeci rekomendowany instrument pozostaje nam pomoc na podstawie artykułu 20 rozporządzenia GBER, czyli pomoc do 2 milionów euro na projektodawcę, a tym samym pomoc, która powinna z powodzeniem zmieścić się w założeniach projektowych beneficjenta. Ale tam pamiętajmy, że już mamy ograniczony katalog wydatków kwalifikowanych i dodatkowe obowiązki sprawozdawcze z tym związane. Natomiast na poziomie drugim pomocy pośredniej, analizując działania, które prowadzimy w projekcie, odpowiedzmy sobie na pytania, czy z tych działań będzie mógł korzystać ogół podmiotów gospodarczych, jeśli skierowane jest ono do podmiotów gospodarczych. Jeśli tak,
to możemy ewentualnie mówić, że nie ma pomocy publicznej, ponieważ nasze działanie ma charakter nieselektywny, ukierunkowane jest na wszystkie podmioty gospodarcze, które zajmują się danym obszarem działalności, nie dojdzie do uprzywilejowania żadnego z nich, a zatem nie będzie pomocy publicznej. Ale jeżeli w jakiś sposób chcemy te nasze zadania celować, chcemy, żeby one były bardziej efektywne, więc skupiamy się na liderach z określonej branży, na przykład wracając do projektu portalu internetowego, który proponuje wycieczki po regionie na poziomie transgranicznym i w ramach tej wycieczki proponuje nam określony program, proponuje nam określone miejsca pobytu noclegowego, określone miejsca gastronomiczne, określone atrakcje turystyczne, rekreacyjne, sportowe czy kulturalne do odwiedzenia, no to znaczy, że my już preferujemy określone obiekty, a tym samym powinniśmy uznać, że jest to działanie na pewno o charakterze selektywnym. Jeżeli teraz my w całości te działania finansujemy, to znaczy, że robimy to ze środków projektowych, czyli ze środków publicznych. Jeżeli są to działania skierowane do tych przedsiębiorców, to oni odnoszą z tego tytułu korzyść ekonomiczną, czyli kolejna przesłanka jest spełniona. I czy to może wpłynąć na wymianę handlową między państwami członkowskimi? Jeśli naszym celem jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu, czyli przyciągnięcie turystów do naszego regionu, jeżeli celem jest to, że więcej osób odwiedzających odwiedzi te konkretne atrakcje turystyczne czy kulturalne, no to jest to dowód na to, że nasze działanie grozi wpływem na wymianę handlową między państwami członkowskimi, czyli że nasz uczestnik projektu czy też beneficjent końcowy będzie biorcą pomocy publicznej. I teraz od nas zależy, czy my to nazwiemy pomocą publiczną na podstawie artykułu 20a rozporządzenia GBER, czyli do 20 tysięcy euro na podmiot, bo z punktu widzenia działań projektowych w tej kwocie się zmieścimy, czy też uznamy, że ta kwota nie będzie możliwa do zastosowania i ewentualnie udzielimy jeszcze pomocy de minimis. Natomiast wydaje się, że projektując na chwilę obecną działania dla beneficjentów końcowych, jesteśmy w stanie zmieścić się w tej kwocie w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo, czyli stosując artykuł 20a rozporządzenia GBER.